Cześć, jesteście tu pewnie dlatego, że niestety w FIFA World to sterowanie jest naprawdę do bani, więc jeśli chcecie pograć się w końcu na klawiaturze, musicie pobrać ten jeden program. To jest wirtualny joystick, który będzie imitował joystick za pomocą klawiatury. Więc tak, ściągacie, otwieracie, uruchamiacie i oczywiście instalujecie. Po instalacji włączamy nasz program i ustawiamy swoje przyciski wedle swoich upodobań. Ja mam takie ustawienia, które pasują do FIFA Online 2. Tutaj trójeczka też była ta bardzo podobna. Te ustawienia również będą w linku. Ale to nie wszystko. Musicie pamiętać jeszcze o zmianie ustawień w grze. To, co musicie zmienić w grze, to ustawienia waszego kontrolera. Wchodzicie w ustawienia, później controls i zamiast mouse keyboard zabieracie kontroler. Ja mam ustawione na classic i zatwierdzacie. To wszystko. Zapraszam was do kolejnych filmików z kolejnymi poradami.